sprawić, że będzie troszeczkę przyjemniejszy ten poranek, a to ze sprawą wspólnej zabawy, no i też odrobiny pieniędzy, które myślę, że też poprawią nieco humor. Wszyscy, którzy dzisiaj wezmą udział w naszym programie, mogą również wygrać chociażby już dzisiaj 20 tysięcy złotych, a do tego biorą udział w losowaniu miliona, więc myślę, że to już brzmi zachęcająco. Już teraz możesz wysłać SMS o treści milion pod numer 7327, a po programie również wszystkie osoby, które z nami się bawią, otrzymają od nas SMS lub też telefon. To w takim razie czas zabawy przyszedł. Pierwszy konkurs już mamy tutaj obok mnie. I z tych liter, które widzisz na ekranie, należy ułożyć rozwiązanie. Widzisz tutaj mnóstwo tych karteczek, a to oznacza, że mnóstwo rozwiązań, aż 10. Czyli jeżeli trafisz w którąś z tych 10 odpowiedzi, to na pewno 100 zł gwarantowane trafia do twoich rąk. I nawet jeżeli dysponujesz odrobiną czasu o poranku, to możesz kilka takich nagród zdobyć, zanim wyjdziesz do pracy, zanim rozpoczniesz na dobry dzień. To słuchajcie, spoglądamy na literki, a ja tylko przypomnę szybciutko, że w naszym programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Tak się trwanie programu rozegramy kilka konkursów interaktywnych, do których można zgłaszać się pod wskazane numery. Pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem, ale płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. I aby wygrać nagrodę, należy znaleźć otwartą linię i udzielić prawidłowej odpowiedzi. Nie każda linia łączy ze studiem, musisz zgłosić się we właściwym miejscu i odnaleźć właściwą linię. Łączna pula nagród w naszej loterii wynosi aż 4 miliony złotych, a pieniądze, które wygrasz, mam nadzieję, że już za moment pierwsze 100 złotych, wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych. Nasz regulamin został zaakceptowany przez dyrektora Izby Celnej, a program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez tą izbę. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej www.tvn.pl, a regulamin znajduje się na 860 telestronie. To co, ruszamy? Gotowi? Czy jeszcze tak trochę nie do końca? Czy jeszcze jedno oko śpi? No mam nadzieję, chociaż tym jednym rzucisz tutaj na ekran i popatrz. Mamy dokładnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 literek do dyspozycji. Każda z takich literek może być użyta tylko raz, więc można je sobie ewentualnie gdzieś tam przepisać na kartce, jeżeli to ci pomoże, jeżeli sprawisz, że się mocniej skoncentrujesz. O, dzień dobry. Dzień dobry, maszt. Maszt? Nie mam takiej odpowiedzi na tablicy. Pozdrawiam serdecznie, czyli zapamiętujemy, że maszt był, wypróbowaliśmy. Można sobie gdzieś zapisywać z boku te podpowiedzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli jeśli nie maszt, to co? Okrasa. Okrasa. No też nie, jeszcze nie. Czyli na razie dwie propozycje, dwie próby. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, dlatego że też coraz więcej tych różnych haseł będziemy tutaj wykluczać i będzie coraz łatwiej trafić w któreś z haseł, które znajdują się na tablicy. 10 odpowiedzi. Tutaj na dole cały czas macie numer telefonu. Dzień dobry. Rzeka. Jeszcze raz proszę. Rzeka. Rzeka. Nie mam rzeka. No chciałam powiedzieć, że do 3 razy sztuka, ale może do 4 akurat. Czyli jeszcze raz przypomnę, z tych liter układasz dowolne słowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tort. Tort. Przyjemne bardzo hasło. Tort. Nie mamy takiego rozwiązania, to szukamy dalej. Gwiazdka 73220 to jest dla telefonów komórkowych, a tutaj na dole 74307222 dla telefonów stacjonarnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam poranek? Wszystko w porządku? A Bóg zapłać. Dobrze się wstawało. To jakie pan ma rozwiązanie? Kret. Kret. Nie mam akurat kreta. Proszę wrócić z jakimś innym hasłem. Może się uda, może będzie 100 zł. Tym bardziej, że coraz więcej haseł wykluczanych, coraz więcej podpowiedzi, więc coraz większa szansa, że zaraz odkryję którąś z tych karteczek i będzie 100 zł gwarantowane. To szukamy dalej. Można sobie zacząć od konkretnej litery, na przykład jeżeli to pomoże szukać kolejnego hasła i tak jakby doczepiać te kolejne, tak jakby gdzieś tam dopasowywać, żeby zbudować z tego jakieś rozwiązanie. Czyli idealnie tutaj, popatrzcie, zgrała nam się ta grafika. Dzień dobry. Halo? Storm? Sztorm. Nie, tego hasła również nie mam. Pozdrawiam serdecznie, więc sobie gdzieś tam zapamiętujemy, że sztorm był. Dlaczego powiedziałam, że grafika tak idealnie odzwierciedla to, jak budować te hasła? Dlatego, że właśnie takie klocki tutaj mamy. I dokładnie, tak jak z klocków się buduje, nie może być klocek w dwóch miejscach naraz. Tak samo tutaj również wiemy, że każda z liter może być tylko raz użyta. Czyli na przykład mamy dwa razy literkę A. I chyba to by było na tyle, tak? Resztę już jest pojedyncza. To kto ma ochotę na pierwsze 100 zł? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Jakie to hasło? Rozeta. Nie, 100 zł na razie zostaje. Dokładnie 10 sztuk takich. 100 złotówek jeszcze zostaje, ale myślę, że na chwilkę. Taka rozgrzewka już za nami. Dzień dobry. Dzień dobry, trasa.
Też nie, czyli znowu szukamy, znowu gdzieś tam próbujemy ułożyć coś z tych klocków z literkami. Pamiętajcie, różnej długości mogą być te hasła. Tak jak powiedziałam, tylko wyłącznie te litery są do dyspozycji, które są obok mnie, ale pamiętajcie też o hasłach, które już były, które tutaj już usłyszeliście, bo dzięki temu jest po prostu łatwiej i już mamy wykluczone niektóre propozycje. No to spoglądamy jeszcze raz najpierw na literki, a potem mam nadzieję na klawiaturę swojego telefonu, bo popatrzcie, zupełnie żadnych problemów ze znalezieniem otwartej linii o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry, akt. Akt. Nie, znowu muszę powiedzieć nie, ale niedługo to się zmieni. Myślę, że będzie takie prawo potem serii i wszystkie poprawne odpowiedzi. No może nie wszystkie, ale większość na przykład jedna po drugiej padną na antenie. No to szukamy dalej. Kto jeszcze jest w stanie ułożyć jakieś słowo, którego nie usłyszeliśmy jeszcze dzisiaj? I wiecie co zrobimy? Otworzymy więcej linii, tak żeby było łatwiej. Jeszcze łatwiej dostać się do studia, bo już myślę, że żadnych problemów nie ma. Konkurencja wiele mniejsza. Poranek, wczesny poniedziałek. Dzień dobry. Ares. Ares, nie mam takiej odpowiedzi również tutaj, więc znowu mieszamy tymi literkami. Można obstawiać na jakąś literkę, na przykład nie wiem, szukasz na literkę M albo R. Dzień dobry. Dobry. Witam cię. Co ułożyłeś z tych liter? Amor. Amor, o jakie fajne hasło. A co to tak jak tu Ares, tu Amor, jakoś tak nam się zrobiło trochę mitologicznie. Nie są to odpowiedzi z tablicy, szukamy dalej. Ale widzę, że w poniedziałek rano miłość w powietrzu. Dzień dobry. Dobry, Mors. Witam, jaka jest odpowiedź? Mors. Nie jest to odpowiedź z tablicy, czyli znowu trzeba, że tak powiem, stawić czoła tym wszystkim literkom. Ale widzę, że pięknie, następna odpowiedź jest. Dzień dobry. Halo? Meta, jeszcze nie. Dopiero wystartowaliśmy. 100 zł gwarantowane czeka na osobę, która poda mi hasło z tablicy. Przypominam, że tych haseł mamy aż 10, czyli aż 10 również nagród tutaj czeka do rozdania. Nawet chociażby jednej osobie, jeżeli tylko poda mi tyle rozwiązań. Wszystko przed tobą, możesz zdobyć tyle nagród, ile tylko zechcesz. Wystarczy ułożyć hasło z tych liter, które są tutaj obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jakie to hasło? Katar. Katar. Nie jest to Katar. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia. Pamiętaj, że wystarczy być osobą pełnoletnią i już możesz sięgnąć po telefon. Tym bardziej, że ułatwione zadanie, jeśli chodzi o otwartą linię. Dzień dobry. Dzień dobry. Treska. Jeszcze raz proszę. Treska. Nie jest to hasło z tablicy. Już pewnie wszyscy zastanawiają, to cóż tam jest? Proste odpowiedzi, nic z jakiegoś skomplikowanego, specjalnego. Zresztą sam na pewno zaraz usłyszysz. Dzień dobry. Dzień dobry, rasa. Rasa. Też nie. Gdzieś tam krążycie wokół tych poprawnych rozwiązań. Ale ponieważ wykluczyliśmy już tyle haseł, to może teraz, co? Może teraz padnie to właściwe rozwiązanie za 100 zł gwarantowane. Ja mogę wam powiedzieć, że to są naprawdę zwykłe hasła. Nie ma żadnych haseł mitologicznych, dziwnych, nie wiem, na przykład łacińskich nazw. Dzień dobry. Sezam. Sezam. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Ma pani 100 zł, gratuluję bardzo serdecznie. O, popatrzcie. Ta-da! Mamy pierwszą odpowiedź, odkryliśmy, jest! No to słuchajcie, to może teraz tak z górki na pazurki, co? Coraz więcej tych haseł będziemy tutaj pokazywać. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, to odkrywamy kolejne hasło. Jakie jest? Kot. Nie odkrywamy, bo nie mam akurat takiego hasła. A nic straconego, może kolejna osoba. Czyli sezam na razie, to jest to hasło, które odkryłam i mniej więcej wiecie już, jakich haseł można się spodziewać tutaj na tablicy. Nic skomplikowanego, nic strasznego, nie taki diabeł straszny, tak? Sezam, to było hasło za 100 zł. Jeszcze 9 takich rozwiązań, jeszcze 9 takich odpowiedzi i nagród, bo też o to chodzi. Czyli jeszcze raz zerknij na te literki, które są tutaj na grafice. O! 10 liter używasz tylu, ile oczywiście chcesz, nie musisz wszystkich użyć. Każdej z liter możesz użyć tylko raz. Jakieś słowo układasz, którego jeszcze nie słyszeliśmy. No i właśnie, co mówisz do mnie? Dzień dobry. Areszt. I znowu bardzo dobrze. Proszę, bo dziesiątka to teraz numer 1. Idealnie, 100 zł dla ciebie. Gratuluję serdecznie. Jak miło rozpocząć dzień w ten sposób. Fajnie, obudzić się i masz stówkę. Super. I tak może być. Codziennie nawet. Słuchajcie, czyli tak, areszt, sezam to są te odpowiedzi, które już padły. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Karta. No nie, nie. Tak dobrze to nie ma, tak? Żeby teraz na przykład jakaś ze środka padła. Czyli pierwsza, ostatnia odpowiedź już jest. Takie widełki. Mamy teraz to, co w środku. Areszt, sezam. Co jeszcze dałoby się ułożyć z tych liter, które tutaj są? Już widzicie, że dwie osoby wygrały. 8 nagród jeszcze zostało. Kto jest chętny? Kto ma ochotę na stówkę? Dzień dobry. Krem. Krem. Też nie. Jeszcze nie. Jeszcze szukamy. Czyli mamy kolejną podpowiedź. Jesteśmy znowu coraz bliżej tych kolejnych haseł. Spokojnie się zastanów, popatrz, przyjrzyj się jeszcze raz tym literką. Sprawdź, co jeszcze dałoby się ułożyć z tych liter, które masz do dyspozycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jakie to hasło? Troska. Troska. Ale na pewno zrobiliśmy znowu krok do przodu. Kolejne hasło wykluczone. Gdzieś tam, mam nadzieję, sobie to zapisujecie lub zapamiętujecie, żeby nie powtarzać tych samych haseł, bo będzie po prostu łatwiej. Ktoś jakby współpracuje z tobą, żeby znaleźć te rozwiązania, więc myślę, że warto to wykorzystać. Areszt, sezam, co jeszcze? Może być na tablicy. Za 100 zł kolejne hasło. Dzień dobry. Dzień dobry, szmatka. Szmatka. I to jest znowu bardzo dobra odpowiedź. Tak po kolei już teraz, bo dwójeczka. 100 zł dla ciebie oficjalnie. I proszę, mamy następne hasło. Widzicie, że wcale nie są trudne. Areszt, szmatka, sezam. Teraz usłyszymy następne. Dzień dobry. Dzień dobry. No to trzymam kciuki, żebyśmy usłyszeli następne poprawne rozwiązanie. Słucham. Metro. Metro. Aj, niepoprawne rozwiązanie, ale za to podpowiedź jest. Więc szukamy dalej. Sezam, szmatka, areszt. Za to zapłaciłam. Jeszcze 7 takich nagród mam do rozdania. Więc kto ma ochotę, niech sięga. Jeszcze można sobie spokojnie tutaj te nagrody zabrać. Układasz rozwiązanie z liter, które są tutaj z boku na ekranie. 10 liter, używasz tyle liter, ile chcesz. To mogą być krótsze, dłuższe wyrazy. Dzień dobry. Dzień dobry, Metka. Metka. Nie jest to poprawne rozwiązanie. Dziękuję ci serdecznie. Szukamy dalej. Co jeszcze? Metka. Usłyszeliśmy wykluczone, wiemy, że nie jest to metka. Co jeszcze? Może by zacząć od spółgłoski czy od samogłoski zaczynamy, jakbyś chciał. Mamy dwie literki A, mamy literkę E i mamy literkę O do dyspozycji, jeśli chodzi o samogłoski. Może, albo na przykład można zacząć od T, ty, ty, A, T, albo ty, O. To było. Tak sobie przypominam teraz, które hasła były. Sporo już tego powiedzieliście. To może teraz będą same poprawne rozwiązania. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. To co mamy na tej tablicy jeszcze? Sztorm. Sztorm. Nie. A ten sztorm tak wraca do nas i wraca coś. Pamiętajcie, nie ma hasła sztorm. Ja wiem, że niektórzy włączają się do gry dopiero teraz, niektórzy po prostu byli zaspani i nie usłyszeli. Dzień dobry. Halo? Halo. Witam, jakie jest rozwiązanie? Zamek. Zamek. Zamek, zaraz niech sobie przypomnę. Nie, nie, akurat hasła zamek nie mamy, no to szukamy jeszcze. Chociaż nie, czekajcie, słuchajcie, chyba, poczekajcie, jeszcze sprawdzę. O, jest zamek, jest, czyli jest 100 zł, gratuluję bardzo serdecznie. O, proszę bardzo, czekajcie, bo aż mi gdzieś tutaj zmietło. O, właśnie sięgnę po mój magnesik, już wracam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jakie jest rozwiązanie? Tort. To, jeszcze raz powtórz, jeszcze raz, jakie to powiem. Ty, tort, tym razem dobrze usłyszałam. Nie, nie jest to poprawne rozwiązanie. Smaczne hasło, nie ma go na tablicy. Oczywiście osoba, która powiedziała zamek, dostaje również 100 zł gwarantowane, więc mamy raz, dwa, trzy, cztery rozwiązania, cztery hasła. Ale właśnie, słuchajcie, bo tak teraz tu mi zwrócono uwagę i słusznie, że w haśle tort są dwie literki T. A ja tak powtarzałam, że każda literka tylko raz, tak jak z klockami. Więc nie może być kocek T w dwóch miejscach naraz. Słuchajcie, miło się gra, ale czeka kolejny konkurs i kolejna zabawa, więc umówmy się tak. 5 minut do końca tego konkursu i mam nadzieję, że teraz takie jedno rozwiązanie za drugim będą, dobrze? Uwaga, gotowi? 3, 2, 1, start! 5 minutek, więc teraz jedno rozwiązanie z drugim. Ile nam zostało? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spokojnie, damy radę. Mamy 5 minut, 6 poprawnych rozwiązań.
6 nagród. Myślę, że naprawdę bez żadnego problemu możemy te wszystkie hasła jeszcze odkryć. No to szybciutko, myślimy. Każda literka tylko raz może być użyta, powtórzę to, bo przed chwilą była pomyłka, tak? Padło hasło tort. Nie można go ułożyć, bo mamy jedynie jedną literkę T. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Termos. Jakie hasło? Termos. Świetnie i proszę, odkrywamy, plan wykonujemy dzięki tobie. 100 zł oczywiście dla ciebie, termos odkrywamy. O to chodzi, właśnie o to chodzi. No, w tym tempie to myślę, że spokojnie. Mamy jeszcze 5 poprawnych odpowiedzi, pół na pół, więc myślę, że bez żadnego problemu podkrywamy te odpowiedzi. Szukamy dalej. Czyli tak, termos, pięknie, sezam, szmatka, areszt i zamek. Te odpowiedzi już były, za nie zapłaciłam. No to jeszcze znowu układamy te nasze klocki, układamy literki tak, żeby kolejne słowo stworzyć. Wystarczy być osobą pełnoletnią, sięgasz po telefon, tutaj są na dole numery, wykręcasz któryś z nich, szukasz otwartej linii, tylko pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za to, które nie połączy się z studiem, ale płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Mówisz mi, jakie to hasło, jeśli wszystko się zgadza, w ciągu 5 dni roboczych wysyłam 100 zł. Dzień dobry. Jakie to hasło? Zaraz. Zarost. Nie, tym razem akurat nie, ale nic straconego, mam jeszcze ile? 3. O, już 3 minuty 23 sekundy. Ale spokojnie, też myślę, dalej twierdzę, że możemy zdążyć. Gwiazdka 73220, telefon komórkowy. 704-307-222, telefon stacjonarny. Takie są dwa numery, dzięki którym można szybciutko dostać się tutaj do studia. Co się udawało dzisiaj wiele, wiele, wiele razy. I szukamy dalej. Dzień dobry. Dzień dobry, Tokarz. Tokarz. Nie, nie jest to odpowiedź z tablicy. Szybciutko następna osoba, żeby wykorzystać maksymalnie te niecałe już 3 minutki, które nam zostały. 5 rozwiązań, 3 minuty. Uda się. Tylko trzeba teraz, żeby już padały jedna za drugą. No, 5 nagród jeszcze. Pół na pół. Pół rozdanych, pół jeszcze do zabrania. Widzisz, jakie hasła były. Mniej więcej możesz ocenić poziom trudności tych haseł. Widzisz, że to nie są jakieś skomplikowane rozwiązania. Jako cały problem polega na tym, żeby tak wcześnie rano i to w poniedziałek być w stanie z tych liter ułożyć jeszcze coś nowego, jakieś kolejne hasło. Uda się? Pewnie, że się uda, co się ma nie udać. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Jakie to hasło? Kram. Kram. Niestety nie, a mamy już, popatrzcie, ile? 2 minutki, jak ten czas strasznie szybko leci, prawda? 2 minuty już w tym momencie nam zostały do końca konkursu. Dzień dobry. Dobry. Jakie jest rozwiązanie? Kamera. Nie jest to kamera, ale coś nowego, nie słyszałam jeszcze tego hasła dzisiaj, więc bardzo dobrze. Minuta 45 sekund zostało nam. Szmatka, areszt, zamek, termos, sezam. Co jeszcze? Szukamy. Jeszcze zdążysz. Jeszcze masz minutę i 32 sekundy. Pozostałe hasła są równie łatwe. Naprawdę, to jest mniej więcej taki sam poziom trudności, jak te, które widzicie odkryte. Bo mamy pół na pół, prawda? Pół jeszcze zostało nieodkrytych i połowę haseł już znamy. Dzień dobry. Halo? Oskar. Oskar. Nie jest to Oskar, nie jest to Oskar. Szybciutko, gdzie są te osoby, które znają poprawne odpowiedzi? Gdzie są te osoby, które mają jeszcze jakieś pomysły? Minuta i 4, 3, 2, 1. Ostatnia minuta. Ostatnia minutka, żeby sobie jeszcze też również zabrać 100 zł. Dzień dobry. Halo, witam. Jaka jest odpowiedź? Motek. Motek. Nie jest to poprawna odpowiedź. Jeszcze macie 45 sekund, żeby zgłosić się tutaj i podać mi właściwe rozwiązanie. To szybciutko jeszcze wertuj te literki, jeszcze układaj, jeszcze może się uda. A ci, którzy wiedzą, to w tym momencie już tylko wykręcaj numer telefonu. 30 sekund, pół minuty. Kto ma jeszcze ochotę na nagrodę? Ostatnia szansa. Sekundy dosłownie zostały do końca tego konkursu. 25 sekund. 20. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Osa. Osa, nie, nie jest to poprawna odpowiedź. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, chociaż jeszcze jedna osoba, co? 1? Ajaj, to w takim razie pokazuje, co też było na tablicy, popatrzcie. Zatoka,
Więc myślę, że nic trudnego, proszę bardzo. Mostek. No, dziewiątka to mieliśmy szkot. Czwórka. O, ucieka nam tutaj, to może razem już pójdą. Mrok, więc myślę, że też dosyć proste hasło. I proszę bardzo, atom. Słuchajcie, a teraz chciałam, żebyście się przyjrzeli czemuś. Mam nadzieję, że nauczycie się czegoś. 950 zł wygrałam. Wygrałam wtedy 500 zł. To jest takie niesamowite uczucie, takie podniecenie, takie niedowierzanie, że tego się nie da opisać po prostu, tego się nie da opisać. Dwa razy jak dzwoniłem, dwa razy udało mi się wygrać. Raz 600, raz 300 zł, razem 900 zł. Mnie się opłaciło za jeden telefon 500 zł. Nie wiem, jakieś takie rozczulenie mnie wzięło, taka, nie wiem, może z tej niedowiary, może właśnie z tej adrenaliny, którą czułam wtedy, po prostu takie emocje mi opadły i zaczęłam płakać. No i nauczyliście się, jak wygrywać, mniej więcej już wiecie, jak to może wyglądać z tej drugiej strony. Trzeba próbować, trzeba dać sobie szansę, uwierzyć w siebie. No i właśnie tak może być w przypadku tego naszego drugiego konkursu. Tutaj nie można powiedzieć, że z górki na pazurki, wręcz przeciwnie, jakbyśmy się wspinali trochę pod górę, bo będzie coraz trudniej. Szukamy tutaj na pewno imienia w pełnej wersji oczywiście. Mamy tylko i wyłącznie takie, które składają się z 5 liter i na końcu występuje literka A. Ja tylko już teraz wstępnie wyjaśnię, że w tych kolumnach, w pionie litery nie mogą nam się powtarzać, więc ta pierwsza osoba na pewno ma najłatwiejszą sytuację, jeśli chodzi o wpisanie imienia i 100 zł przygotowane już jest. To kto się chce na przykład przedstawić, bo można też tak, można wykorzystać swoje imię, albo kto poda imię, które bardzo lubi, czy pierwsze, które przyszło mu do głowy, co wpisujemy jako pierwsze? Szybciutko i masz 100 zł. Popatrz, 5-literowe imię, ostatnia literka A, co tutaj mogłabym umieścić? Dowolne imię, jakie przychodzi ci do głowy, tylko liczysz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w pełnej wersji oczywiście, żadnych zdrobnień. No jeżeli wszystko się zgadza, jest to 5-literowe imię, to już teraz możesz odebrać gwarantowane pieniądze. No bo od czegoś musimy zacząć. Musimy wiedzieć, których literek się mamy wystrzegać. Tylko trzeba mieć ukończone 18 lat, no to zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry, Edyta. Edyta może być, jak najbardziej, czyli 100 zł dla pani, gratuluję serdecznie. Edyta zaczyna naszą grę. Czyli już wiemy, że kolejne hasło nie może się zaczynać od E, ale za to dobra wiadomość, że w kolejnej rundzie już 200 zł gwarantowane. To już tak naprawdę, żeście dokładnie widzieli te literki, bo tutaj jest to, akurat jest to bardzo istotne, nie tylko całe hasło, ale te właśnie poszczególne literki, bo jeżeli jakbyś sobie tutaj próbował wpisać to hasło, które wymyślisz, to w żadnej kolumnie, nie tylko w tym pierwszym, na pierwszym miejscu, tylko w żadnej kolumnie literki nam się nie mogą powtarzać. Czyli na przykład powiedzmy, no nie wiem, na czwartym miejscu nie możesz już mieć literki T. To szukamy. Może tak, na początku myśl o imionach 5-literowych. Mniej więcej długość, żeby się zgadzała. Pomyśl też o takich, które mają na końcu literkę A, czyli tutaj raczej się ku paniom skłaniamy. No i dopiero potem myślę, że można sobie sprawdzać, czy gdzieś tam ta literka jakaś nie powieliła się nam, nie powtórzyła. Jeśli nie, to wszystko jasne. To 200 zł do odebrania. Ja tylko powtórzę, gwiazdka 73220 to jest dla telefonów komórkowych numer, a dla telefonów stacjonarnych 704-307-222. Nie wiem, czy byłeś z nami podczas poprzedniego konkursu, ale ewidentnie było widać, jak szybciutko się tutaj dodzwaniacie, jak błyskawicznie znajdujecie otwartą linię, więc dokładnie tak samo może być tutaj. No, chyba, że będzie problem z odnalezieniem kolejnego imienia, bo faktycznie, jeśli chodzi o ten konkurs, to różnie może być. Nie wiadomo, jak się ułoży. Nie wiadomo, jaki zestaw liter dostaniemy. Czyli wszystko jeszcze przed nami. Jak na razie z tym pierwszym, Edyta? Coś tutaj ci popsuło? Wykluczyło to imię, które miałeś przygotowane, czy jeszcze być może na przykład można by się było z nim zgłosić i zabrać 200 zł? Spokojnie się zastanów. Jeśli chodzi o początek, bo to zazwyczaj jest pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, to tylko literka E nas tutaj ogranicza. Ale jest przecież wiele innych imion, prawda? Akurat literka E nie jest taka najpopularniejsza, jeśli chodzi o początek imion. Więc myślę, że bardzo dobrze zaczęliśmy. Strategicznie nie jest źle. No może na B, może nie wiem, na W na przykład jakieś imię, albo na S, wiele jest imię na literkę S, prawda? Albo jeszcze na literkę M.
Też mogłoby być, tylko że akurat pięcioliterowe. Monika nie mogło być, bo jest za długie. Magdalena zdecydowanie za długie. No myślimy. Tak spokojnie sobie, tak jak przy śniadaniu myślisz jakieś takie mniej więcej pięcioliterowe imiona przychodzą ci do głowy. Przelicisz szybciutko, czy faktycznie 5 liter. No ta literka na końcu A też nas tutaj mocno ogranicza. I dopiero jak masz to wszystko, to porównaj sobie z tym, co jest na tablicy. Bo jak zbyt wiele rzeczy będziesz brał pod uwagę naraz, no to będzie ciężko wymyśleć tutaj kolejne imię. Za dużo tych różnych informacji się pojawi. Więc myślę, że spokojnie, krok po kroku sprawdzaj, czy wszystko się zgadza. Jeśli nie, to po prostu trzeba poszukać kolejnego imienia. No to 200 zł rozdajemy. Dzień dobry. Dobry. Witam. A jak ty masz na imię, powiedz? Regina. Bardzo mi miło. Powiedz, jakie hasło pasuje? Zofia, już sprawdzam dla ciebie i faktycznie idealnie nam tutaj pasuje, czyli dla ciebie, Regina, 200 zł gwarantowane. Gratuluję i życzę ci miłego dnia, a zapisuję Zofia. Czyli tak, na literkę tak od końca tej alfabetu nam zaczęłaś, czyli Z wykluczamy na początku. Jeśli chodzi o te samogłoski, bo one często się będą pojawiały na drugim miejscu, to F. Słuchajcie. A w kolejnej rundzie znaczny będzie przeskok, bo uwaga, grasz o 500 zł, bo znacznie trudniej. Ja wiem, że mieliśmy dwa hasła, ale w tym konkursie akurat bardzo szybko wszystko się zmienia, bo tak, nie dość, że mamy kategorie, czyli to nie są dowolne słowa, które możemy tutaj umieścić, tylko to są konkretnie imiona i do tego jeszcze w pełnej wersji, kończące się literką A, pięcioliterowe. I do tego jeszcze wykluczamy w kolejnych kolumnach te litery, które już są zapisane, więc popatrzcie, jak strasznie dużo ograniczeń jest w tym konkursie. Dlatego też od razu w trzeciej rundzie 500 zł. No, zobaczymy, jak pójdzie. Spokojnie się teraz zastanów. Czyli było E, było Z. Czyli tak ze środka alfabetu coś może. Może na R. Nie, Renata jest za długie. Jednak te sześcioliterowe widzę te imiona jakoś tak królują. Przynajmniej gdy ja się zastanawiam, nie wiem, czy ty masz tak samo, że zawsze mi jest, tak brakuje mi o tej jednej literki. Niestety nie można sobie zrobić tak, tutaj dopisać, tylko trzeba grać z tym, co jest. No dobrze, szukamy dalej. Na przykład na W, coś z końca alfabetu. Może albo na R. Nie, no R próbowaliśmy. Może S. Zabiję, za długie. Sandra za długie, popatrzcie, czy jednak te pięcioliterowe imiona nie są wcale aż tak popularne, tym bardziej, że musimy pamiętać, że to są tylko pełne wersje, tak, że nie możemy sobie tu jakiegoś zdrobnienia wcisnąć, bo pewnie by się jakieś znalazło, gdybyśmy bardzo poszukali. Na T? Nie przychodzi mi akurat nic do głowy. C? Na D? Danuta, za długie. F? Franciszka, wszystko długie. G, Grażyna za długie. Halina za długie. Słuchajcie, co jest? Strasznie mało tych krótkich imion jest. Na I? Może na I coś? Na J? Joanna też za długie. Znowuż Anna za krótkie, o jedną literkę. Na K, Katarzyna za długie. Krystyna za długie. Halina za długie. Wiecie, macie coś? Faktycznie jest o wiele, wiele trudniej. No dobrze, dałam to 500 zł, bo tutaj bardzo wzrósł poziom trudności. Zaraz, no K, E. No jeżeli jesteś osobą pełnoletnią i masz to kolejne imię, to ja myślę, że bardzo szybciutko się tutaj powinieneś zgłaszać. Wystarczy znaleźć otwartą linię, tylko pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem, ale płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. No i wystarczy podać to hasło i wysłam do ciebie w ciągu 5 dni roboczych 500 zł. Słuchajcie, wczesna godzina, poniedziałek. Myślę, że niewiele osób przed telewizorem, które jeszcze do tego mają siłę, ochotę i tyle koncentracji, żeby... I do tego, popatrzcie, faktycznie tutaj bardzo trudna już runda. Ja już dosłyszałam do jakiej literki? K, tak? I na razie nic. No mam nadzieję, że coś się znajdzie.
że ktoś jest na tyle przebudzony, przytomny, skoncentrowany, że wie, jak odebrać 0,5 tysiąca. No nic, próbujemy dalej, tak? KL. L. L. M. No, Monika też próbowała. O, Maria. Maria ma 5 liter. I ta Zofia nam tutaj troszeczkę popsuła. To na N. Natalia, za długie. Natasza, za długie. Na O. Przypominam sobie, bo Ola oczywiście nie może być prawda. Widzę, że za krótkie to jeszcze jest zdrobnienie. Na T. Patrycja, Paulina. No, nie jest łatwo. Słuchajcie. Dobrze, to zrobimy tak. Podniesiemy stawkę. Ja dokładam jeszcze 200 zł, czyli 700 zł w tym momencie do zabrania. 700 zł, ta szczęśliwa siódemka już tutaj jest. No to ja to zostawiam w waszych rękach. Przyznam szczerze, że naprawdę faktycznie ja się nie spodziewałam, że tak szybko się tak trudno zrobi. Może przez to Zofię, przez to I? Nie wiem. No i też widzę, że tych imion pięcioliterowych jest naprawdę niewiele. Gdyby było sześcioliterowe, tak, to zgodzę się, że tutaj mamy o wiele więcej możliwości. Czyli im więcej tych liter, tym wydaje mi się, że jakoś tak więcej tych możliwości można by znaleźć. Ale pięcioliterowych imion w pełnej wersji, bo to też jest ważne, z literką A na końcu nie mamy wiele. A jeszcze przecież do tego nas ograniczają te kolumny, tak? Wiemy, że tutaj w pionie litery nie mogą nam się powtarzać. No więc stąd moje pytanie, czy ktoś z was widzi to kolejne imię, które można wpisać za 700 zł, czyli można o poranku, słuchajcie, zarobić 700 zł, wypowiadając swoje lub czyjeś imię. Kalendarz otwieramy, zaowertujemy, może akurat coś się przypomni, kto w ogóle macie imieniny. Może akurat zdarzy się tak, że taka osoba, która tam tutaj pięknie będzie pasowała. Jutro, pojutrze, wczoraj kto miał imieniny. Przy okazji przypominamy, komu zapomnieliśmy złożyć życzeń. No, może akurat się coś znajdzie. Myślimy znajome, myślimy rodzina, koleżanki z pracy. Szefowa nawet, może akurat pasuje imię. No, co tutaj można wpisać? Oj, chyba jest taka sama sytuacja po tej drugiej stronie szklanego ekranu, jak tutaj. Chyba dokładnie się dzieje to samo, czyli też wypróbowałeś mnóstwo różnych opcji i jest tak, że większość z nich niestety trzeba było, albo wszystkie trzeba było odrzucić. Albo są za długie, albo za krótkie, albo któraś literka, tak jak tu w przypadku literki I, nam się powtarza. No to jak będzie z tym imieniem? Ja mam nadzieję, że się uda. No słuchajcie, no nie może być tak, że się nie uda. Bo jeszcze do tego zbliżamy się już do końca programu i utknęliśmy w takim trudnym miejscu. Dobrze, zrobimy tak. Z mojej strony ostatnie słowo. Uwaga! 1000 zł gwarantowane. Ale chciałabym usłyszeć odpowiedź już, tak żeby nie było potem tych nerwów, że nie zdążymy. 1000 zł gwarantowane. Jeszcze jedno imię. Pełnej wersji. Uda się, słuchajcie, no musi ktoś wymyślić. Ktoś, mam nadzieję, o poranku w poniedziałek jest tyle przytomny, że przypomni sobie. Może właśnie ty. Może zdobędziesz 1000 zł. Ale to musi być frajda, bo po prostu budzisz się w poniedziałek rano. Nie spodziewasz się niczego miłego o tak wczesnej porze. A tu proszę, 1000 zł. Od razu milej się do pracy idzie, prawda? Od razu się buzia jakoś tak śmieje. Zapytałem, tak śmiałeś taki fantastyczny weekend? Nie, dzisiejszy poranek. Co to może być za imię? Nie poddawaj się. Spójrz jeszcze raz na tablicę. Może akurat jest takie imię, o którym zapomniałeś. Jeszcze raz przewertuj te literki. Coś na pewno jeszcze zostało.
Słuchajcie, zrobimy tak. Ja odliczam od 10 i kończymy ten konkurs. Z takim efektem, jaki będzie. To zależy od ciebie. Gotowi? Uwaga. 10. 9. 8. 7. 6. Pięć. Wystarczy mieć ukończone 18 lat i możesz odebrać 1000. 4. 3. Słuchajcie, skończyliśmy na 3, 2, co z tym imieniem? Nie wierzę, że jest zbyt trudno, żeby nikt nie znał odpowiedzi. Ja mam nadzieję, że ktoś zdąży poczekać 1000 złotych. 1000. Jeden. Żadna litera w kolumnach nie może się powtórzyć. Imię w pełnej wersji. Oczywiście zostaje litera A na końcu. Kochani, jedno imię i jest 1000 złotych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to imię? Irena. Irena. Tak, tak jak pani ma na imię? Ewa. Nie. Pani Ewo, 1000 złotych o poranku. Zdarzyło się tak kiedyś? Czy pierwszy raz? Pierwszy raz, to gratuluję tym serdecznie. A wy wszyscy, dziękuję również, wy wszyscy możecie również wygrać 20 tysięcy już dzisiaj. Wystarczy wysłać SMS o treści milion pod numer 7327. Buziaki, pa, pa, miłego dnia. Thank you.